Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak zrobić taką śliczną, kolorową, wesołą serwetkę. Ja zrobiłam ją w kolorze ekri oraz użyłam różnych resztek kolorowych kordonków. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. Serwetka ma około 42 cm. Wykonałam ją szydełkiem 1,5 mm oraz kordonkiem bawełnianym dziesiątką, czyli takim, którego w 100 gramach jest 565 metrów. Ale Wy oczywiście możecie sobie wykonać swoim ulubionym kordonkiem, oczywiście dobierając odpowiednie szydełko. Moja serwetka właśnie przy tym kordonku i szydełku 1,5 ma właśnie 42 cm. I tak jak mówiłam, kolorowe barwy do wyboru można sobie użyć, wykorzystać. Moja, jak mówiłam, jest w kolorze ekri, będzie jako ozdoba, dekoracja, nie wiem, na komodę, na stół albo ławę, gdzieś tam sobie ją położę, ale można zrobić na przykład w kolorze białym i z jakimiś na przykład pastelowymi, delikatnymi kolorami, będzie piękna do koszyczka. Myślę, że można na przykład zrobić, pokusić się właśnie o to, żeby zrobić tutaj na przykład tą siateczkę również w jakimś kolorze. Tą część, wtedy wyjdzie nam piękne słoneczko na środku. Można też zrobić tylko tą część w kolorze. Prawda? Tu gdzie mamy te słupki. Dookoła jeszcze. A można po prostu tak, jak ja to zrobiłam. Jeżeli Wam się podoba moja serwetka, to zapraszam do wspólnego szydełkowania. Proszę też o łapki w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na dole, w prawym tym rogu, jest taki dzwoneczek, który należy wcisnąć i wówczas automatycznie będą przychodzić wszystkie powiadomienia do Państwa o nowych filmach. Jakie tylko pojawią się na kanale, właśnie po wciśnięciu tego dzwoneczka będą przychodzić wszystkie powiadomienia. Jeżeli Wam się podoba, no to zapraszam. Zaczynamy. Robimy pętelkę. I 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. Teraz robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce i robię słupek nie do końca przerobiony. I teraz dopiero przez te wszystkie nitki przerabiamy. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę. Wkuwam się w oczko. I robię słupek nie do końca przerobiony. Nawijam nitkę. Jeszcze raz to samo miejsce. I robię drugi słupek nie do końca przerobiony. I teraz przez wszystkie oczka i dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, wbijam się pod spód, robimy słupek nie do końca przerobiony. Jeszcze raz to samo miejsce, drugi słupek nie do końca przerobiony. I teraz przez wszystkie nitki. Dwa oczka łańcuszka. I dalej. W ten sam sposób przeróbcie do końca okrążenia. Mamy mieć 8 takich motywów. Ja już przerobiłam. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motywów. Dwa oczka łańcuszka i zamykamy okrążenie, wkuwając się tutaj w środek.
Robimy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie gotowe. Kolejny rząd. Robimy oczko łańcuszka. Wkuwamy się tutaj w to samo miejsce i robimy półsłupek. Przechodzimy tu na tą poprzeczkę i tu robimy trzy półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Przechodzimy tutaj nad ten motyw, robimy półsłupek. Przechodzimy na poprzeczkę, robimy trzy półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Przechodzimy na motyw, robimy półsłupek. Przechodzimy na poprzeczkę, robimy trzy półsłupki. Przechodzimy na motyw, robimy półsłupek. Tak to wygląda i to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam. Zamykamy okrążenie, wkuwając się tutaj w pierwszy nasz półsłupek i robimy oczko ścisłe. Kolejny rząd. Oczko łańcuszka. Wbijam się w to samo miejsce. Robię półsłupek. Przechodzę na kolejne oczko. Tu zrobimy dwa półsłupki. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. Przechodzę na kolejne oczko. Robimy jeden półsłupek. Przechodzę na kolejny. Tu zrobimy dwa. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. Przechodzę na kolejne oczko. Robimy jeden. Przechodzę na kolejny. Robimy dwa w tym samym miejscu. Pierwszy i drugi. I w następnym oczku robimy jeden półsłupek. Czyli tak tutaj powiększamy sobie ilość słupków i w ten półsłupków, przepraszam, i to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam to okrążenie. W ostatnim oczku mam zrobione dwa półsłupki i teraz zamykamy, wkuwając się tutaj pierwsze oczko. I robimy oczko ścisłe. Kolejny rząd. Oczko łańcuszka. Wkuwamy się w to samo miejsce i robimy pierwszy półsłupek. Wkuwamy się w następne oczko. Robimy drugi półsłupek. W następne robimy trzeci i dalej. W kolejnych półsłupkach robimy po jednym półsłupku. Czyli po kolei, po jednym półsłupku w każdym oczku. Tak to wygląda. I przeróbcie ten rząd do końca okrążenia. I już przerobiłam ten czwarty rząd do końca. Musimy zamknąć okrążenie, wkuwając się w pierwsze oczko. Robimy oczko ścisłe. Kolejny rząd piąty będzie taki sam jak czwarty. Czyli oczko łańcuszka, wkuwamy się w to samo miejsce i robimy półsłupek. I dalej. W następnym półsłupku półsłupek. W kolejnym półsłupek. W kolejnym półsłupek, w kolejnym półsłupek i w ten sposób tak samo półsłupek nad półsłupkiem proszę przerobić całe okrążenie. I już przerobiłam ten rząd do końca. Zamykamy okrążenie, wkuwając się w ostatnie nasze oczko. Robimy oczko ścisłe. Kolejny rząd, oczko łańcuszka,
Wkuwamy się w to samo miejsce i robimy półsłupek. Teraz robimy 5 oczek łańcuszka. Omijamy 2 oczka, wkuwamy się w trzecie, robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka. Dwa oczka omijamy, wkuwamy się w trzecie i półsłupek i 5 oczek łańcuszka. Omijamy 2 oczka, wkuwamy się w kolejne i robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka. Omijamy 2 oczka, wkuwamy się w trzecie, robimy półsłupek. Powstają nam takie łuki. Zobaczcie i w ten sposób przeróbcie całe okrążenie. I już przerobiłam to okrążenie. Mam tutaj 5 oczek łańcuszka. Zamykamy okrążenie wkuwając się w nasz pierwszy półsłupek i robimy oczko ścisłe. Tak to wygląda. I mamy tutaj 16 takich łuków. Kolejny rząd. Przejdziemy oczkami ścisłymi sobie na środek tego naszego łuku. Czyli pierwsze oczko ścisłe, drugie oczko ścisłe i trzecie oczko ścisłe. Robimy oczko łańcuszka, wbijamy się pod spód i półsłupek. I teraz robimy 6 oczek łańcuszka. Mamy 6. Chwytamy za kolejny łuk, półsłupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chwytamy za kolejny łuk, półsłupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chwytamy za kolejny łuk, półsłupek, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Za kolejny łuk, półsłupek. Czyli w ten sposób przerabiamy do końca okrążenia. I już przerobiłam. Mam 6 oczek łańcuszka. Zamykamy okrążenie, wkuwając się w pierwszy półsłupek. Robimy oczko ścisłe. Kolejny rząd. Znów przejdziemy oczkami ścisłymi. Pierwsze oczko ścisłe. Drugie oczko ścisłe i trzecie oczko ścisłe. Wbijamy się pod spód i robimy półsłupek. Możemy też tak to zrobić. I teraz robimy 7 oczek łańcuszka. 7. Chwytamy za łuk, półsłupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chwytamy za łuk, półsłupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chwytamy za łuk, półsłupek. I w ten sposób zróbcie do końca całe okrążenie. Już przerobiłam. Mam 7 oczek łańcuszka. Wkuwamy się w pierwszy półsłupek. Robimy oczko ścisłe. Okrążenie gotowe. Znów musimy przejść 3 oczkami ścisłymi. Pierwsze oczko ścisłe. Drugie oczko ścisłe, trzecie oczko ścisłe, oczko łańcuszka, wkuwamy się pod spód i robimy półsłupek. Dalej 17 oczek łańcuszka.
17. Wpuwamy się jeszcze raz w to samo miejsce. Robimy drugi półsłupek. Pozostaje nam taka duża pętelka. Teraz 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę. Robimy półsłupek. I znów 17 oczek łańcuszka. Wchwytamy w tym samym miejscu. Robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łańcuszek. Robimy półsłupek. I 17 oczek łańcuszka. Chwytamy w tym samym miejscu półsłupek i 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę i robimy półsłupek. Zobaczcie, tak to wygląda. I to w ten sposób przeróbcie do końca okrążenia. I już przerobiłam. Tutaj mam zrobione 5 oczek łańcuszka. Zamykamy teraz okrążenie, wkuwając się tutaj w ten pierwszy półsłupek i robimy oczko ścisłe. Przerobimy sobie jeszcze z 2 oczka łańcuszka i tą nitkę musimy obciąć. Obetniemy ją ładnie. Zaciśniemy, tak? I tutaj musimy tą niteczkę sobie schować. Kolejny rząd. Robimy pętelka na szydełku. Bierzemy naszą robótkę. Wbijamy się tutaj za ten łuk duży, zaczepiamy nitkę i robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Teraz robimy 11 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Przechodzimy tutaj na kolejny ten motyw, ale najpierw nawiniemy nitkę na ten duży łuk i tu robimy słupek. Pierwszy. Oj, bo mi się. Drugi. Trzeci. I czwarty słupek. I teraz 11. Raz, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nawijamy nitkę. Przechodzimy na kolejny łańcuszek. I znów robimy 4 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I czwarty. I znów 11 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nawijamy nitkę. Na kolejny łuk przechodzimy. I znów robimy 4 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I czwarty. Zobaczcie, tak to ma wyglądać. I to przeróbcie do końca okrążenia, a tu na końcu będziemy musieli dorobić jeszcze 3 słupki.
bo tu mamy pierwszy słupek, prawda? Więc przeróbcie to i widzimy się za chwilkę. Już przerobiłam i tak jak mówiłam, tutaj mam 11 oczek łańcuszka, nawijam nitkę i tutaj muszę jeszcze na tym łuku, gdzie zaczynaliśmy, zrobić jeszcze 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. I teraz tu liczymy 1, 2, 3 oczka, zamykamy okrążenie, wbijamy się w to oczko i robimy oczko ścisłe. I w ten sposób mamy już gotowe okrążenie. Tak wygląda na tą chwilę. Tą nitkę oczywiście tutaj później sobie schowamy. Kolejny rząd. Przejdziemy sobie oczkiem ścisłym tutaj na ten łańcuszek duży. I robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę, chwytam za ten łańcuszek duży dalej. Robię drugi słupek. Jeszcze raz w tym samym miejscu. Trzeci. Czwarty i piąty słupek na tym dużym łańcuszku. Mamy 5 słupków. Teraz robimy 4 oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę, chwytamy tutaj za ten sam łańcuszek duży i robimy też 5 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Powstaje nam taki motyw. Zobaczcie. O, tu oczywiście sobie będzie można troszkę te słupki przesunąć. One się nam ładnie ułożą. Taki motywek nam powstaje. I teraz dalej. Nawijamy nitkę. Przechodzimy na ten kolejny duży łańcuszek i znów robimy 5 słupków. Pierwszy słupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty słupek. Cztery oczka łańcuszka. I znów na tym samym łańcuszku 5 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Nawijam nitkę, przechodzę na kolejny i robię 5 słupków. I w ten sposób przeróbcie do końca całe okrążenie. Można też zrobić, wbijając się zamiast pod łańcuszek w każde oczko. Zobaczcie, chyba nawet w ten sposób wygląda ładniej, estetyczniej, więc jak chcecie, to poprawcie tak jak ja poprawiłam, bo tak mi się bardziej podoba. Pokażę Wam, jak ja to robię. Wbijamy po prostu nie pod łańcuszek, tylko w oczko. Pokazuję Wam jeszcze, żeby jak ktoś chce sobie poprawić, to można zrobić, poprawić, a jak nie, to też będzie dobrze. Czyli tak, wbijamy się w pierwsze oczko i robimy słupek. Wbijamy się w kolejne oczko, robimy słupek. Wbijamy się w trzecie oczko, robimy słupek. Wbijamy się w czwarte oczko, robimy słupek. I wbijamy się w piąte oczko, robimy słupek. Teraz robimy 4 oczka łańcuszka.
Omijamy jedno oczko, wkłuwamy się w następne i znów w każdym oczku robimy słupek. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. I piąty. I zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Jak chcecie, to po prostu w ten sposób przeróbcie. Już przerobiłam. Zamykamy okrążenie, wkłuwając się tutaj w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. I robimy oczko ścisłe. Zobaczcie, pokażę Wam, jak to wygląda w tej chwili. O. Robimy dalej. Musimy przejść znowu oczkami ścisłymi tutaj na ten łańcuszek. Więc przechodzimy po kolei. Nad każdym słupkiem robimy oczko ścisłe. Tak. I teraz jeszcze tutaj przechodzimy na łańcuszek i jeszcze jedno oczko ścisłe. I teraz robimy trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Dwa razy nawijamy nitkę. Wkłuwamy się w to samo miejsce i robimy słupek podwójnie nawijany, nie do końca przerobiony. Dwa razy nawijamy nitkę. Jeszcze raz to samo miejsce i znów robimy słupek podwójnie nawijany, nie do końca przerobiony. I teraz dopiero przez wszystkie nitki. Siedem oczek łańcuszka. Siedem. Znów dwa razy nawijamy nitkę. Wkuwamy się tutaj w to samo miejsce i też zrobimy tak jak tutaj trzy słupki podwójnie nawijane, nie do końca przerobione. I łączymy górą wszystko. Powstaje nam taki motyw. Teraz robimy 9 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9. I znów dwa razy nawijam nitkę. Przechodzę na kolejny tutaj. Na kolejny ten łańcuszek. I znów tutaj właśnie robimy słupki podwójnie nawijane, łączone górą. Czyli trzy razy przerabiamy nie do końca. I teraz przez wszystkie nitki i 7 oczek łańcuszka. I znów dwa razy nawijamy nitkę. Jeszcze raz to samo miejsce się wkuwamy i znów robimy 3 słupki podwójnie nawijane, łączone górą. I przez wszystkie nitki. Tak to wygląda. I znów 9 oczek łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę. Przechodzimy na kolejny motyw. Trzy słupki dwa razy nawijane, przerabiane razem. I 7 oczek łańcuszka. I jeszcze raz ten sam motyw w tym samym miejscu. I 9 oczek łańcuszka. Zobaczcie. Tak wygląda.
I to przeróbcie do końca okrążenia. Ja już przerobiłam. Mam tutaj 9 oczek łańcuszka. Zamykamy okrążenie, wkuwając się tutaj w środek. Robimy oczko ścisłe. Teraz zaczniemy kolejny rząd. Przejdziemy oczkiem ścisłym tutaj na ten łuk między tymi motywami. I robimy teraz 3 oczka łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę, wkuwamy się w to samo miejsce i robimy słupek podwójnie nawijany, nie do końca przerobiony. Dwa razy nawijam nitkę, jeszcze jeden słupek podwójnie nawijany, nie do końca przerobiony. Dwa razy nawijam nitkę i jeszcze jeden słupek podwójnie nawijany, nie do końca przerobiony. Mamy 4 nitki i teraz wszystko razem przerabiamy. Czyli mamy 4 słupki podwójnie nawijane, łączone górą. I teraz robimy 7 oczek łańcuszka. 7. I znów 2 razy nawijamy nitkę. I w ten sam sposób zrobimy tutaj taki sam motyw, czyli znów 4 słupki podwójnie nawijane, łączone górą. Przez wszystkie nitki. Powstał nam właściwie identyczny motyw jak ten w poprzednim okrążeniu, z tym, że tu mieliśmy 3, a teraz mamy 4 słupki. I znów robimy 7 oczek łańcuszka. Chwytamy za tą poprzeczkę dużą na środku i robimy półsłupek. I znów 7 oczek łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę. Przechodzimy na ten motyw tutaj i robimy taki sam motyw, tylko z 4 słupków podwójnie nawijanych, łączonych górą. Cztery. I teraz przez wszystkie nitki. 7 oczek łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę. I jeszcze raz w tym samym miejscu 4 słupki podwójnie nawijane, łączone górą. I teraz przez wszystkie nitki. Tak to wygląda, zobaczcie. I dalej 7 oczek łańcuszka. Chwytamy za dużą poprzeczkę. Robimy półsłupek i 7 oczek łańcuszka. I znów 2 razy nawijamy nitkę. I znów na kolejnym motywie robimy słupki 4 podwójnie nawijane, łączone górą. Tak to ma wyglądać. I w ten sposób przeróbcie do końca całe okrążenie. Już przerobiłam to okrążenie. Mam tutaj 7 oczek łańcuszka. Zamykamy, wkuwając się w środek oczkiem ścisłym. I w tym momencie musimy przerobić 2 oczka łańcuszka. Wyciągamy nitkę dłuższą i obcinamy. Nitkę chowamy. Teraz mamy pętelkę na szydełku z kolorową nitką.
I teraz tak, chwytamy tutaj za ten mały łańcuszek, zaczepiamy nitkę i robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Nitkę wrabiamy od razu. Nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce, robię drugi słupek. Nawijam nitkę w to samo miejsce, robię trzeci. Czwarty, piąty, szósty i siódmy słupek. Tutaj sobie wyrobiliśmy od razu. Teraz 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Odwracamy robótkę, bo teraz będziemy pracować już w rzędach. Nawijamy nitkę, wkuwamy się w następny słupek z poprzedniego rzędu, robimy słupek i oczko łańcuszka. I znów słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka. Mamy już 2, 4, 5, jeszcze 2. Słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka. I tu w ostatnim słupku robimy słupek. Czyli też mamy 7 słupków, ale przedzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Teraz robimy 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Odwracamy robótkę. Wbijamy się w słupek z poprzedniego rzędu i robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwytamy w kolejny słupek z poprzedniego rzędu. Robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu wbijamy się w półsłupek z poprzedniego rzędu. Może w słupek z poprzedniego rzędu robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kolejny mamy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W kolejny mamy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, chyba się pomyliłam, słuchajcie. Moment. Tak, pomyliłam się. Wbiłam się nie w to, nie w ten słupek, co trzeba. Zobaczcie, tu musimy spróć, tak jak mieliśmy, te 7. I tu się wbijamy. Nie tutaj, tylko tu. Tu się wbijamy i robimy półsłupek. I teraz dopiero 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W kolejny półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W kolejny półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W kolejny słupek robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W kolejny słupek robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W kolejny słupek robimy półsłupek. Czyli mamy teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć łuków. I teraz zrobimy siódmy łuk,
inaczej, czyli dwa oczka łańcuszka, dwa razy nawijamy nitkę i wbijamy się tutaj raz, dwa, w trzecie oczko naszego pierwszego słupka i robimy słupek podwójnie nawijany. I zobaczcie, teraz nam się zgadza. Widzicie, bo nie zwróciłam uwagę i potem brakowało mi jednego łuku. Mieliśmy 7 słupków i musi też być raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 łuków. I robimy dalej 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Odwracamy robótkę na drugą stronę i teraz dopiero przechodzimy na kolejny łuk i robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przechodzimy na kolejny łuk, robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czekajcie, ja zrobiłam tu 6. Raz, dwa, trzy, cztery, to ma być 5. 5, nie 6. 6 tylko w pierwszym. Boże, coś się rozkojarzyłam. Bardzo Was przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Półsłupek. Mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć łuków. I teraz robimy ostatni, czyli dwa oczka łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę. Chwytamy za ten tutaj łuk i robimy słupek podwójnie nawijany. I w tej chwili mamy już 6 łuków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli tu mieliśmy 7, teraz mamy 6 i będziemy teraz robić tutaj 5, 4, 3, 2, aż będzie nam 1. Pokażę jeszcze jeden, jak zrobić. Czyli znów 6 oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę. Chwytamy za kolejny łuk. Półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk. Półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk. Półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk. Półsłupek. I znów 2 oczka łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę. Chwytamy za ten łuk i robimy słupek podwójnie nawinięty. Czyli w tej chwili mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć łuków. I dalej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Odwracamy robótkę. Przechodzimy na kolejny łuk. Robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwytamy za łuk, półsłupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwytamy za łuk, półsłupek, dwa oczka łańcuszka, dwa razy nawijamy nitkę, chwytamy za łuk i robimy słupek podwójnie nawinięty. I dalej, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, odwracamy robótkę, przechodzimy na łuk, półsłupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przechodzimy na łuk, półsłupek, raz, dwa oczka łańcuszka, dwa razy nawijamy nitkę, chwytamy za łuk i robimy słupek podwójnie nawinięty. Czyli teraz mamy już tylko 3 łuki. I znów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Odwracamy robótkę. Chwytamy za łuk.
Robimy półsłupek. Tu robimy raz, dwa oczka łańcuszka, dwa razy nawijamy nitkę, chwytamy za łuk, robimy słupek podwójnie nawinięty. I robimy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę, chwytamy za łuk. Robimy oczko ścisłe, z dwa oczka łańcuszka, nitkę obcinamy. Zaciskamy nitkę sobie, można trochę schować. Tutaj poprawimy, żeby to lepiej wyglądało, ten początek. Ewentualnie tutaj ja robiłam 7 oczek, ale można robić też 6, tak jak tutaj wszędzie, więc o, w ten sposób. Powstaną nam takie mini ananaski. I teraz będziemy takie te ananaski przerabiać kolejno na tych wszystkich motywach. Pokażę jeszcze raz, jak robimy ten mały ananasek. Bierzemy kolejny kolor, bierzemy motyw obok, zaczepiamy nitkę i robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i jeszcze sześć słupków. Raz, czyli mamy drugi słupek, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. Mamy 7 słupków. Dalej. 3 oczka łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na poprzeczkę. Odwracamy robótkę i w każdym słupku robimy słupek przedzielony oczkiem łańcuszka. Mamy drugi słupek, oczko łańcuszka. Trzeci słupek, oczko łańcuszka. Czwarty słupek, oczko łańcuszka. Piąty słupek, oczko łańcuszka. Szósty słupek, oczko łańcuszka. I siódmy słupek, tu musimy się wbić w to trzecie oczko. Czyli jesteśmy na lewej stronie, ale to tak się wbijamy. I mamy 7 słupków. Mamy 7 słupków. Teraz robimy 6 oczek łańcuszka. Odwracamy robótkę. Wbijamy się tutaj w pierwszy słupek. Robimy półsłupek. Teraz 5 oczek łańcuszka. Wkuwamy się w kolejny słupek. Robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Wkuwamy się w kolejny słupek. Robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Wkuwamy się w kolejny słupek. Robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Wkuwamy się w kolejny słupek. Robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Wkuwamy się w słupek. Robimy półsłupek, czyli mamy teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, jest ok. Robimy 2 oczka łańcuszka, 2 razy nawijamy nitkę i wkuwamy się teraz 1, 2 w trzecie oczko i robimy słupek podwójnie nawijany.
Mamy 7 łuków. No i dalej robimy tak samo. Czyli w pierwszym momencie wiemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Odwracamy. I teraz chwytamy za kolejny łuk. Półsłupek. I dalej robimy 5. 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Za łuk. Półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5. Za łuk. Półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5. Za łuk. Półsłupek. 1, 2, 3, 4, 5. Za łuk. Półsłupek. I tutaj 1, 2 oczka łańcuszka. 2 razy nawijamy nitkę. Chwytamy za łuk. I robimy słupek 2 razy nawinięty. O, tak to wygląda. I to przeróbcie tak samo analogicznie, jak robiliśmy tą stronę. Czyli tak jak mówiłam, po kolei różne kolory przyczepiamy do każdego motywu. Zobaczcie, ja już przerobiłam moją serwetkę. Tak wygląda w tej chwili. Już mi się bardzo podoba. Dookoła mam obrobione wszystkie kolory. Teraz zostało nam jeszcze wykonać znowu tym jasnym kolorem. Tu będziemy teraz po kolei robić te wszystkie brzegi. Już pokazuję, jak to zrobimy. Pętelka na szydełku. Bierzemy jeden nasz kolorowy ananas i teraz tak, tu mamy środek, prawda, górę ananaska, więc chwytamy tutaj. Chwytamy tu i zaczepiamy nitkę. Robimy oczko łańcuszka, o, nitkę sobie od razu wrabiam i robimy półsłupek. Mamy półsłupek, 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na środek. I tu robimy znów półsłupek, drugi półsłupek i trzeci półsłupek. 3 oczka łańcuszka. I jeszcze raz w tym samym miejscu robimy 3 półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Dwa oczka łańcuszka. Na kolejnej poprzeczce znów robimy 3 półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Dwa oczka łańcuszka. Na kolejnej poprzeczce znowu 3 półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Dwa oczka łańcuszka, na kolejnej poprzeczce też 3 półsłupki, czyli cały czas w ten sposób obrabiamy. Dwa oczka łańcuszka i dalej na kolejnej poprzeczce 3 półsłupki, dwa oczka łańcuszka. Na kolejnej poprzeczce 3 półsłupki, 2 oczka łańcuszka. Na kolejnej poprzeczce 3 półsłupki, nitka spadła, 2, 3, 2 oczka. Bo zahaczyło mi się. Dwa oczka łańcuszka. I teraz tutaj, gdzie mieliśmy słupek przedzielony oczkiem łańcuszka, tu zrobimy tylko 2 półsłupki. Pierwszy i drugi. Zobaczcie, tak to wygląda.
dwa oczka łańcuszka. I teraz tak, tu chwytamy za ten łańcuszek. Robimy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łańcuszek, chwytamy, robimy półsłupek. Czyli mamy w ten sposób tak połączone. I dalej. Dwa oczka łańcuszka. I teraz chwytamy, nie tutaj w pierwszy te słupki, tylko tu w te kolejne. I tu robimy dwa półsłupki. Pierwszy i drugi. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny tutaj łańcuszek. I tu robimy już trzy. Pierwszy, drugi, trzeci. Dwa oczka łańcuszka. I na kolejny. Pierwszy, drugi, trzeci. Dwa oczka łańcuszka. Na kolejny. Pierwszy, drugi, trzeci, dwa oczka łańcuszka i na kolejny, pierwszy, drugi, trzeci, teraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać, dwa oczka łańcuszka, na kolejny łańcuszek, pierwszy, drugi, trzeci półsłupek, dwa oczka łańcuszka, na kolejną poprzeczkę przechodzimy, pierwszy, drugi, trzeci półsłupek, dwa oczka łańcuszka, jesteśmy na środku, czyli tu robimy trzy półsłupki, raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka. Jeszcze raz w tym samym miejscu. Robimy trzy. Raz, dwa, trzy półsłupki. I tu już robimy tak samo jak tamtą stronę. Czyli tutaj już robimy po dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny tutaj. Raz, dwa, trzy półsłupki. Dwa oczka łańcuszka i na kolejny, kolejną tą poprzeczkę znowu raz, dwa, trzy półsłupki. I zobaczcie, tak to wygląda w ten sposób. Tu na środku mamy tak połączone i to przeróbcie do końca całego okrążenia. Już prawie przerobiłam. Muszę tutaj jeszcze dokończyć, pokażę jak. Tu mam dwa oczka łańcuszka, przechodzimy tu na motyw, na tą poprzeczkę i robimy oczywiście trzy półsłupki. Dwa oczka łańcuszka i tu gdzie zaczynaliśmy, robiliśmy jeden półsłupek, musimy zrobić jeszcze dwa półsłupki. Pierwszy i drugi. I teraz tu wbijamy się w ten pierwszy półsłupek, od którego zaczynaliśmy i zamykamy okrążenie, robiąc oczko ścisłe. Tak to wygląda. Tą nitkę z tyłu później sobie schowamy. I zaczniemy teraz kolejny, ostatni rząd. Tu musimy przejść na tą malutką poprzeczkę z tych dwóch oczek łańcuszka. I zrobimy sobie tutaj dwa półsłupki. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. Dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Teraz przechodzimy na ten kolejny łańcuszek tutaj i robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za te dwie nitki. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy pikotek. Oczko łańcuszka. Nawijam nitkę. Jeszcze raz to samo miejsce się wbijam. Robię drugi słupek. I znów nad tym słupkiem pikotek. Z trzech oczek łańcuszka.
oczko łańcuszka. Nawijam nitkę. Trzeci słupek. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. I oczko łańcuszka. Czwarty słupek. Trzy oczko łańcuszka. Przeciągamy nitkę, pikotek i oczko łańcuszka. I jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Trzy oczka łańcuszka. Pikotek. Czyli tu na czubku mamy pięć słupków z pikotkami. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za ten malutki tutaj łańcuszek i tu robimy dwa półsłupki. Pierwszy i drugi. Teraz robimy pięć oczek łańcuszka. Chwytamy tu za ten malutki łuczek i znów robimy dwa półsłupki. Pierwszy i drugi. Pięć oczek łańcuszka. Chwytamy tutaj za półsłupek, za łańcuszek, przepraszam, robimy dwa półsłupki. Pięć oczek łańcuszka. I dwa półsłupki. Pięć oczek łańcuszka. Chwytamy i dwa półsłupki. Pięć oczek łańcuszka. Dwa półsłupki. Pięć oczek łańcuszka. Damy tutaj, robimy dwa półsłupki. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich łuków. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka i teraz tutaj na tym trójkąciku chwytamy za tę poprzeczkę i robimy trzy półsłupki. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka łańcuszka i przechodzimy na kolejny tutaj ten listek. Chwytamy za malutką tą poprzeczkę i robimy dwa półsłupki. Pierwszy i drugi. I znów pięć oczek łańcuszka. Chwytamy za tą malutką poprzeczkę. Dwa półsłupki. Pięć oczek łańcuszka. Chwytamy za małą poprzeczkę. Robimy dwa półsłupki. Pięć oczek łańcuszka. Chwytamy za małą poprzeczkę, dwa półsłupki, pięć oczek łańcuszka, za małą poprzeczkę chwytamy, dwa półsłupki i dalej tak samo. Oj, chyba się rozpędziłam, przepraszam. Przepraszam, rozpędziłam się, przecież tutaj mieliśmy połączyć. Jeszcze raz. Tu, gdzie przeszliśmy na ten motyw, drugi, robimy dwa oczka łańcuszka, chwytamy, zapomniałam, że trzeba jeszcze połączyć. Chwytamy tutaj za ten bok, łączymy
pół słupkiem. Dwa oczka łańcuszka. I teraz tutaj za tą małą poprzeczkę chwytamy i robimy dwa półsłupki. Zapomniałam, że tu mamy połączyć po prostu. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejną tutaj poprzeczkę. Robimy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. I tu za ten malutki łuczek dwa półsłupki. Czyli zobaczcie, pokażę Wam, bo o, w tych dwóch miejscach tu musimy mieć być połączeni. O, tak to wygląda. A tu mamy tylko cztery łuki niepołączone. Się rozpędziłam i bym nie połączyła, no. Dobra, i teraz robimy już pięć. I dwa półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa półsłupki. I znów dotarliśmy prawie tu na czubeczek. I tu robimy dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę, wkuwamy się w ten łańcuszek na czubku i robimy słupek z pikotkiem. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przyciągamy przez dwie nitki. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. I znów drugi słupek. Pikotek z trzech oczek. Przeciągamy oczko ścisłe. I tu mamy zrobić pięć. Tak samo jak tutaj. Zobaczcie. Mam tu przerobionych już tych pięć słupków. Pokażę jeszcze raz, ponieważ tam się pomyliłam, więc pokażę jeszcze raz, jak to robimy. Czyli tutaj dwa oczka łańcuszka. Wchytamy za tą malutką poprzeczkę i robimy dwa półsłupki. Pierwszy i drugi. Pięć oczek łańcuszka. Za poprzeczkę dwa półsłupki. I pięć oczek łańcuszka. Za poprzeczkę dwa półsłupki. Pięć oczek łańcuszka. Za poprzeczkę dwa półsłupki. Pięć oczek łańcuszka. Czyli po tej stronie robimy cały czas łuki z pięć oczek łańcuszka. Mamy mieć 6 łuków właśnie z tych 5 oczek łańcuszka. Ostatni malutka poprzeczka. I tu robimy też dwa półsłupki. Pierwszy i drugi. Czyli tak jak mówiłam, po tej stronie mamy mieć 6 łuków z 5 oczek łańcuszka. I teraz tak, znów będziemy tutaj przechodzić, czyli tak, tutaj teraz robimy dwa oczka łańcuszka, przechodzimy na ten trójkącik i tu robimy trzy półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci, dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na naszą pierwszą tą mini poprzeczkę. Robimy dwa półsłupki. Pierwszy i drugi. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za nasz listek z poprzedniego, tutaj z tej strony i łapiemy za pierwszy łuk z pięciu oczek.
Robimy półsłupek i dwa oczka łańcuszka. Znów chwytamy za mini poprzeczkę, robimy dwa półsłupki. I znów dwa oczka łańcuszka. Znowu chwytamy za kolejny łuk, półsłupek, dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za tą malutką poprzeczkę i dwa półsłupki. Czyli tu łączymy sobie w dwóch miejscach. I tutaj dalej już robimy znów 5 oczek łańcuszka. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I na kolejnej poprzeczce dwa półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dwa półsłupki. Myślę, że już teraz wiecie. Pokażę jeszcze, żeby to było widać. O. Tak to ma wyglądać. Czyli tu łączymy te dwa łuki razem. I w ten sposób przeróbcie do końca okrążenia. I ja już przerobiłam, mam tutaj 5 oczek łańcuszka. Teraz wkłuwamy się tutaj w ten pierwszy nasz półsłupek, od którego zaczynaliśmy. Robimy oczko ścisłe. Zrobimy jeszcze 2 oczka łańcuszka. Nitkę obcinamy. Ładnie ją musimy schować. I zobaczcie, naszą serweteczkę teraz musimy wyprać. Delikatnie podkrochmalić, naciągnąć, ładnie upiąć za te wszystkie tutaj łańcuszki i będzie piękna. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, proszę o łapki w górę i zapraszam na następny. Cześć!